Jurek Owsiak to szczęśliwy tata dwóch córek, jednak mało kto wie, kim one są. W mediach pojawiły się doniesienia na ich temat, które wręcz odbierają mowę. Jurek Owsiak, choć sam regularnie pojawia się przed kamerami, swoje życie osobiste stara się trzymać z dala od mediów, dlatego nawet najwięksi sympatycy niewiele wiedzą o jego najbliższych. Od pewnego czasu, zdecydowanie największe zaciekawienie wśród nich budzą jego latorośle, z którymi łączą się niebywałe historie. Jurek Owsiak skrywa rodzinę przed mediami. Kim są jego córki? Owsiak bacznie strzeże prywatności swojej rodziny, dlatego nie wystawia jej w blasku fleszy, a i jego córki stronią od kamery paparazzi, choć zdarzało się, że w towarzystwie ojca udzieliły kilku wywiadów. Niemniej, ich publiczne wypowiedzi można policzyć na palcach jednej ręki, dlatego trudno się dziwić, że 41-letnia Ola i 31-letnia Ewa rodzą coraz większe zaciekawienie w opinii publicznej, które szczególnie wzrasta w czasie finału WOŚP. Jak donosi Wirtualna Polska, starsza Aleksandra jest typem buntowniczki i, mimo iż od maleńkości żyje w doskonałych relacjach z rodzicami, a pytana o używki szczerze przyznawała, że choć znajomi regularnie z nich korzystają, ona nie idzie w ich ślady, potrafiła też pokazać pazur. Okazuje się, że Owsiak jest zazwyczaj opanowanym mężem i ojcem, jednak gdy kumuluje się w nim zbyt wiele emocji, wybucha i potrafi przyczepić się do wszystkiego. Obojętna wobec takiego zachowania nie pozostaje Ola, która na znak buntu wielokrotnie odpłacała pięknem za nadobne. W ramach buntu przez lata nie przyjeżdżałam na Woodstock. To przewrotne, biorąc pod uwagę, że teraz tu pracuję. Wtedy to była impreza moich rodziców. Wybierałam żagle ze znajomymi, mówiła. Dalsza część tekstu pod galerią Chwile grozy w życiu Owsiaków, jak donosi WP. PL, młodsza o 10 lat od Oli Ewa, dostarczyła swoim rodzicom sporo wrażeń i to już na samym starcie, bowiem jak się okazuje, była wcześniakiem, a lekarze nie kryli przed Owsiakami, by nie robili sobie nadziei, że dziewczynka przeżyje. Przyszła na świat na Inflanckiej w Warszawie, jednak pilnie musiała trafić do innej placówki. Dzisiaj grzeje, jeden. Nie żyje władca, który rządził krajem przez 50 lat. Obalił własnego ojca, błyskawicznie wyznaczono następcę 2. Wielu Polaków chciało mu pomóc. Niestety, nie żyje Patryk, nie było tam inkubatora. Przewieźli ją, maleńką, karetką niedaleko, na Działdowską. Lekarze bez owijania w bawełnę powiedzieli, żebyśmy sobie nie robili nadziei, wspomina poruszony Owsiak, który dziś może być dumny ze swoich dwóch pięknych i utalentowanych córek. Najlepsze newsy dnia, źródło, Wirtualna Polska. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.